Ta walka to dla mnie, mam nadzieję, ostatni przystanek przed wymarzoną walką o Mistrzostwo Świata, która już zbliża się dużymi krokami. Myślę, że w tym roku najpóźniej latem, jesienią dostąpię zaszczytu z walki o Mistrzostwo Świata. Moim rywalem będzie prawdopodobnie albo Pablo Hernandez, albo Troy Ross. Paweł jest kolejnym zawodnikiem naszej grupy, który uważam, że powinien jak najszybciej zaboksować o tytuł, tak jak kiedyś było z Krzyśkiem Wodorczykiem, tak jak kiedyś było z Rafałem Mickiewiczem. Teraz jest kolejna kołodzieja. Myślę, że chłopak jest coraz lepszy, chłopak coraz mądrzej boksuje, coraz bardziej pewny siebie. I mówię, ta walka powinna go przybliżyć teraz walkiem jeszcze świata, na którą uważam, że jest gotów. Cieszę się, że mój rywal jest zdeterminowany, będzie chciał tę walkę wygrać. Ja jestem o swoim sukcesie przekonany. Kwestia jest tylko taka, w jaki sposób wygram, czy bardzo znacząco, czy troszkę mniej. Natomiast cieszę się właśnie, że jego postawa jest taka i mam nadzieję, że w ringu to udowodni. Julian jest na pewno zawodnikiem wymagającym, jest zawodnikiem, do którego trzeba się nastawić na pełen dystans boksowania, dlatego że potrafi przyjąć cios. To nie jest tylko to, że ja z nim miałem dość wyrównaną i ciężką walkę, ale też był Krzyśka Wodarczyka na sparingach. No, Krzysiek, co każdy wie, potrafi mocno uderzyć, no, nie wywrócił się ani raz, także na pewno to świadczy o nim, że potrafi przyjąć cios. Julian Ilie to, tak jak mówiłem, ostatni przystanek na drodze do Mistrzostwa Świata. Traktuję tę walkę bardzo poważnie. Koncentruję się teraz, żeby przygotować formę na 17 marca, żeby być gotowy w 100% i wygrać tę walkę i w spokoju czekać na swoją szansę. Musi trzymać dystans, boksować długim, lewym, prostym, chodzić na nogach, czyli to jest normalne, jak boksuje wysoki zawodnik z o wiele niższym. Dobry kontratak, czyli kontrola przez każdą sekundę każdej rundy. Paweł musi kontrolować sytuację w ringu i być gospodarzem. Nie tylko dlatego, że jest walka w Krynicy u niego w domu, ale też dlatego, że po prostu jest lepszym zawodnikiem niż Ilie. Pierwsze rundy mogą rzeczywiście być jakieś te nerwowe, bo Paweł ma niewygodny styl boksowania, Julian ma też niewygodny styl boksowania. Tylko tyle, że tu jest dysproporcja, mi się wydaje, warunków fizycznych, dlatego że to jest zawodnik, który jest niższy ode mnie, a Paweł jest naprawdę wysokim zawodnikiem na wagę junior ciężką i to na pewno będzie jego atut. To będzie jego atut, właśnie warunki fizyczne i ciosy proste, dlatego przewiduję, że ta walka może się zakończyć przed czasem w późniejszych rundach, oczywiście z korzyścią dla Pawła.